Walentynki pojawiły się u nas w obecnej formie stosunkowo niedawno, na początku lat 90. ubiegłego wieku. Trudno więc uwierzyć, że ta stosunkowo młoda tradycja sięga do historii czy też legendy, która wydarzyła się w III wieku, bo wtedy podobno żył święty Walenty. Ten męczennik udzielał potajemnie ślubów żołnierzom, został wtrącony do więzienia i tam uzdrowił córkę jednego z współwięźniów. Z celi więziennej wysłał jej list, no i to był podobno pierwszy list walentynkowy. Ale inna legenda mówi, że Walenty w swoim klasztorze, pracując w ogrodzie, rozdawał kwiaty wszystkim przechodzącym zakochanym parom. Jak naprawdę było, nie wiemy, ale jedno jest pewne. Wszyscy potrzebujemy miłości, a stan zakochania chyba każdy przeżył. Jednak prawdziwa miłość a zakochanie to nie to samo. Jeżeli skoncentrujemy się tylko na romantycznych uniesieniach, na niewytłumaczalnych odczuciach, na różowych serduszkach, czerwonych karteczkach, to możemy doznać rozczarowań i zawodów. Jest różnica pomiędzy zakochaniem a miłością. Robert Sternberg w swoim słynnym trójkącie miłości wymienia namiętność, wymienia zobowiązanie i głębokie, takie zażyłe, intymne relacje na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i duchowym jako niezbędne składowe elementy miłości. Biblia, wymieniając erosa, fileo i agapę, skupia uwagę na miłości Bożej, która prowadzi do wierności, wytrwałości i przebaczenia. To miłość naprawdę potrafiąca czynić cuda i zmieniać człowieka na każdym poziomie jego egzystencji. Warto o tym pamiętać, nie tylko z okazji walentynek.